Cześć, jestem Weronika i właśnie znajdujemy się w szatni. Jest to miejsce, od którego każdy z hofmaniaków zaczyna swój dzień. Na samym początku warto, żebyśmy przedstawili Wam kilka faktów dotyczących budowy naszej szkoły. Ułatwi Wam to trochę poruszanie się po niej. Nasza szkoła zbudowana jest na planie litery U. Na początku przypomina każdemu z nas trochę zagmatwany labirynt. Ale spokojnie, nie martwcie się. Da się łatwo poznać wszelkie zakamarki naszej szkoły, ponieważ jest ona w tej swojej, mimo swojej wielkości, bardzo logicznie rozplanowana, dlatego nie stanowi to żadnego problemu. Ciekawą informacją jest to, że nasza szkoła ma aż 6 pięter. Ta liczba wydaje się być trochę przerażająca na samym początku, ale to też nie jest rzecz, która powinna Was jakoś w pewien sposób zniechęcać do naszej szkoły. Wręcz przeciwnie, jest to jej duży atut. Jest z tego względu wyjątkowa. No a zarazem dzięki temu możemy poćwiczyć trochę naszą kondycję. I tak samo wiele osób mówi o tym, jakie to nasze szkolne schody są okropne. Że nie da się do tego przyzwyczaić, ale uwierzcie mi, jest to naprawdę świetny trening i jeżeli nie chce Wam się ćwiczyć, trenować po powrocie ze szkoły, przejście się po tych schodach w ciągu dnia jest świetnym treningiem dla Waszych nóg. Warto, żebyśmy zapoznali się teraz z naszą patronką. Jak wiecie, naszą patronką jest Klementyna Stańskich-Hoffmanowa. Jest ona znana głównie ze swojej działalności pedagogicznej, a także ze swoich prac, które pisała dla młodych dziewcząt. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o naszej patronce, proponujemy Wam, żebyście obejrzeli film, który został wyprodukowany na 145-lecie naszej szkoły, które było w zeszłym roku. Pokażemy Wam teraz salę od matematyki. Każda z naszych klas w szkole rozszerza matematykę. I do tego przejdziemy zaraz. I musimy Was też przeprosić za to, jak wygląda nasza szkoła. Wiemy, w jakiej sytuacji niestandardowej znajdujemy się obecnie. I również ze względu na matury jej układ musiał zostać troszeczkę zmieniony. A teraz chodźcie, przyjrzymy się sali od matematyki. Tak jak już mówiłam, tak wyglądają się warunki, w których uczymy się matematyki. Jest to dosyć ważne, bo tak jak już mówiłam, każda z klas rozszerza matematykę. Jest również klasa uniwersytecka, która rozszerza tą matematykę szczególnie, ponieważ odbywają się tam zajęcia również z nauczycielem z Uniwersytetu Warszawskiego. Więc jeśli jesteś fanem matematyki, myślę, że ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Teraz przejdziemy się na salę gimnastyczną, która nie jest tylko miejscem, w którym znajdujemy się podczas WF-u i uprawiamy na niej sport, ponieważ jest to również serce naszych szkolnych festiwali, które odbywają się tutaj w listopadzie. Również ciekawą sprawą jest to, że w naszej szkole odbywa się Hoffmanowa Liga Kopaczy oraz Hoff Basket League. Musimy Was przeprosić za okoliczności za oknem, ponieważ właśnie budowana jest dla nas nowa hala, ale o tym powiemy trochę później. Jeżeli jesteś fanem sportu, to możesz brać udział w rozgrywkach piłki nożnej albo koszykówki, które odbywają się na naszych przerwach. Również tutaj odbywają się nasze zajęcia z WF-u, ale nie jest to jedyne miejsce, w którym możemy przebywać podczas zajęć wychowania fizycznego. Mamy również do dyspozycji antresole, sale fitness, siłownie oraz ergometry. Teraz zabierzemy Was szybko na antresole, gdzie głównie odbywają się zajęcia gimnastyczne lub ze sztuk walki. Jest to bardzo ciekawa i wydaje mi się dosyć niestandardowa opcja. Na pewno na WF-ie Hoffmanowej nie możesz się nudzić. Teraz jesteśmy na pierwszym piętrze. Warto tutaj wspomnieć, że Hoffmanowa aktywnie angażuje się w życie Warszawy.
Jest to, przejawem jest m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Hoffmanowa już od wielu lat czynnie bierze w niej udział, organizując swój sztab. Więc jeśli lubisz pomagać i chciałbyś dołożyć do tego swoją cegiełkę, warto dołączyć do tego sztabu. Oczywiście nie jest to jedyna forma wolontariatu. A teraz zabierzemy Cię do sali od języka polskiego. Warto tutaj zwrócić uwagę na wystrój wnętrza. Sale w naszej szkole zorganizowane są w taki sposób, by sprawiać dobre warunki do nauki. Łączą one w sobie elementy kreatywności z przytulnością. Hoffmanowa jest też dobrym miejscem do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Więc jeśli jesteś miłośnikiem dobrego filmu lub fascynującej książki, możesz dołączyć do kół zainteresowań, które poszerzą Twoją wiedzę na ten temat. Pozwala Ci to nie tylko ulepszać się w dziedzinach, które rozszerzasz, ale również w Twoich zainteresowaniach. Tutaj powinniśmy przejść do czegoś, z czego Hoffmanowa jest sławna, z czego słynie, a są to nasze niesamowite wyjazdy. Możemy m.in. wyjeżdżać na wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych. Każda klasa wyjeżdża na wyjazd zimowy na Białą Szkołę oraz mamy możliwość zorganizowania kilkudniowego wyjazdu. Interesującą sprawą jest również rejs Pogorium organizowany dla uczniów naszej szkoły. Mamy też, organizowane są również wymiany, na przykład wymiana z Francją. Jak możemy zauważyć, jest niewiele miejsc na mapie Europy, w których Hoffmaniaków jeszcze nie było. Może kiedy Ty będziesz w naszej szkole, ta mapa jeszcze się poszerzy i więcej miejsc będzie zaznaczonych na czerwono. A teraz wejdziemy do kolejnej sali od języka polskiego. Nauczyciele języka polskiego w naszej szkole zarażają nas pasją do tego przedmiotu. Umożliwia nam to zdanie nie tylko obowiązkowej matury podstawowej z języka polskiego, ale również daje nam możliwość na zdanie matury rozszerzonej z tego przedmiotu. Że, jak widzicie, chociaż Hoffmanowa słynna jest ze swoich przedmiotów ścisłych, rozwijać się możesz również w niej humanistycznie. A teraz zabierzemy Cię na aneks pierwszego piętra. Tutaj jest to strefa wypoczynku, gdzie możesz odpocząć po ciężkim dniu w szkole lub po jakimkolwiek sprawdzianie. Nie jest to jednak jedyne miejsce, w którym możesz wypocząć po męczącym dniu. Także pokażemy Ci za chwilę więcej i widzimy się za chwilę. Jesteśmy właśnie na aneksie wypoczynkowym drugiego piętra, gdzie możemy odpocząć po ciężkim dniu. Tutaj możemy zauważyć przejaw naszego prężnie działającego samorządu szkolnego. Tutaj możecie zauważyć naszych kandydatów na przewodniczącego szkoły oraz ich postulaty. Teraz udajemy się do Królestwa Nauk Ścisłych. Skoro już zobaczyliśmy korytarz humanistyczny, warto teraz zobaczyć sale, w których uczymy się przedmiotów ścisłych, z których w końcu Hoffmanowa jest również tak znana. Zaczniemy od sali od fizyki. Możemy tutaj uczyć się nie tylko samej teorii, ale również mamy wszelkie narzędzia umożliwiające nam naukę tego przedmiotu również w praktyce, co zdecydowanie ułatwia zrozumienie nauczanych przez nauczycieli pojęć. Kolejną salą, do której zajrzymy, będzie sala od biologii. Hoffmanowa znana jest ze swoich biolchemów, a tutaj możecie zauważyć jedną z sal, w których biolchemy uczą się biologii. Na profilu biologiczno-chemicznym również organizowane są różnego rodzaju wyjścia, na przykład do biocenu, gdzie uczymy się i wykonujemy doświadczenia w specjalnych, profesjonalnych pracowniach biologicznych. Skoro już jesteśmy w temacie klas biolchem, warto też wspomnieć o tym, że biolchemy w programie swojego nauczania mają również łacinę. Ułatwia to później przyszłym medykom ich sytuację na studiach medycznych, ponieważ nasz nauczyciel wykłada ją znakomicie i mogę się założyć, że później nie będzie już dla Was problemem łacina. A teraz wejdźmy do Królestwa Chemii, czyli do naszego laboratorium chemicznego. Tutaj odbywają się wszelkiego rodzaju doświadczenia chemiczne, które
organizowane są dosyć często na profilu Biohemat lub Matwishem. Tutaj poznajemy fizykę, chemię, nie tylko od strony teoretycznej, ale również od tej praktycznej. Skoro jesteśmy w temacie nauk ścisłych, nie może nam zabraknąć informatyki. Dlatego teraz udamy się do sali informatycznej, gdzie zobaczycie, w jakich warunkach uczymy się tego przedmiotu. W takich właśnie salach uczyć się będziesz informatyki. Jeśli czujesz, że informatyka to twoja pasja, to będziesz spędzał zdecydowanie dużo czasu właśnie w tego typu salach. A za chwilę miniemy salę od łaciny i języka angielskiego. Możemy zaraz zauważyć kolejny aneks wypoczynkowy. Dzięki temu widzimy, że Hoffmanowa dba nie tylko o wykształcenie Hoffmaniaków, ale również o ich dobre samopoczucie i wypoczynek. A teraz wchodzimy na korytarz językowy. Jest to królestwo języków. W naszej szkole możemy uczyć się takich języków jak francuski, niemiecki, hiszpański czy rosyjski, poza oczywiście obowiązkowym angielskim. Gdy grupa z danego języka utworzyła się, musi być do niej chętnych 14 osób. Również można znaleźć w naszej szkole grupy dopasowane do naszego poziomu językowego, czyli i początkujący, i zaawansowane osoby znajdą coś dla siebie. A teraz wejdźmy do sali od języka angielskiego. Możemy ją zobaczyć w trochę zmienionym kształcie, ponieważ jak wiemy, niedługo zbliżają się matury. Ale mniej więcej w takich oto salach, w grupach, uczymy się języka angielskiego. Nauczyciele w naszej szkole starają rozwijać się nas na wszystkich płaszczyznach. Stąd właśnie też starają nam się przekazać jak najlepszą wiedzę językową. Umożliwiają nam to dzięki różnym chociażby filmom puszczanych na lekcjach, interaktywnym zajęciom, kahutach lub też w labie, tak zwanym labie językowym. Również nasze umiejętności językowe możemy rozwijać na wyjazdach organizowanych przez naszą szkołę, na przykład do krajów anglojęzycznych. Tam faktycznie możemy sprawdzić naszą wiedzę, którą przekazują nam nauczyciele. Warto też wspomnieć o ważnym atucie Hoffmanowej, a jest to jej wspaniała lokalizacja. Znajdujemy się w samym centrum Warszawy, skąd jest blisko dosłownie wszędzie. Nieważne, czy będziesz do naszej szkoły dojeżdżał pociągiem, tramwajem czy autobusem. Tutaj z okna możemy zobaczyć też budowę naszej hali gimnastycznej, która pozwoli nam na jeszcze lepsze zajęcia z wychowania fizycznego. A tam, za budynkiem, możemy zauważyć Pałac Kultury widoczny z innych sal w naszej szkole. W takich salach ćwiczymy na WF-ie. Tutaj możemy używać ergometrów. A teraz zabiorę Was do części, gdzie mamy sprzęt do siłowni. Tu możecie ćwiczyć i budować swoje mięśnie. Chodźcie zobaczyć coś dalej. A po wyczerpującym treningu możecie iść i usiąść w naszej szkolnej bibliotece. A teraz udajmy się do naszej nowo otwartej biblioteki. Jest to miejsce, w którym nie tylko wypożyczysz potrzebną Ci książkę, ale skorzystać możesz też ze strefy relaksu. Do Twojej dyspozycji znajdują się tu również szkolne komputery oraz ksero, czy też drukarka. Są to szczególnie dobre udogodnienia i potrzebne, zwłaszcza kiedy musisz wydrukować czy też skserować notatkę potrzebną Ci na lekcję. Po czymś dla ducha potrzebne jest coś dla ciała. Wszyscy wiemy, jak ważne są posiłki w ciągu dnia. Dlatego teraz zabierzemy Was na naszą szkolną stołówkę. Jest to miejsce, w którym możesz się spotkać ze swoimi znajomymi podczas przerw obiadowych lub kupowania drugiego śniadania. Obecnie nasza stołówka jest
trochę w innym kształcie. A to wszystko ze względu na zbliżające się matury. Jest ona teraz przekształcona w salę, na której egzamin będą pisać nasi maturzyści. Tutaj mamy drugą część stołówki. A dalej, za przesuwanymi drzwiami, znajduje się normalnie sala fitness. Jest to jedno z miejsc, w których możecie ćwiczyć podczas WF-ów Hoffmanowej. Tak jak już mówiłam, na pewno nie możemy narzekać na to, że WF w Hoffmanowej jest monotonny. Podsumowując teraz naszą przechadzkę po szkole, warto zaznaczyć najważniejsze punkty. Po pierwsze, jest to świetna lokalizacja naszej szkoły. Po drugie, jest to niesamowicie dobre wyposażenie sal do przedmiotów kierunkowych, a także niesamowita atmosfera. Szczególnie jest to ważne, kiedy rozważamy wybór naszej szkoły. To jest również jeden z uroków naszej szkoły. Drzwi, które trzeba otwierać, ale do tego można przywyknąć. Może nawet przy tych drzwiach nawiążecie różne ciekawe znajomości. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz krótki, wirtualny spacer po Hoffmanowej. Szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć się na żywo, ale mam nadzieję, że do zobaczenia już we wrześniu.